Przebiegasz z miejsca na miejsce, gdy w powietrzu chaotycznie świstają kule. Wybuchy śmieciowych bomb przeganiają cię z jednej kryjówki do drugiej. Czołgasz się, skaczesz, biegniesz, osłaniany przez swoich towarzyszy. Upewniasz się co chwila, że motocyklowy kask z różową pacyfą wciąż tkwi na łbie. Łudzisz się, że gdy jedna ze zbłąkanych kul odnajdzie drogę do twojej skroni, ten plastikowy szmelc choć trochę wyhamuje siłę uderzenia. Na szczęście nie ma czasu, żebyś skupił się na makabrze swojego końca, bo cały czas szukasz pozycji, z której będziesz mógł zdjąć tego zasranego snajpera. Dopadł już twoją kumpelę i jej chłopaka. Nie dopadnie ciebie. Strzelanie to prosta sprawa, ale trafianie w cel już niekoniecznie. I nie mówię tu o tych cwaniakach, co siedzą teraz z cygarem w łapie i osiemnastką zręczności i mówią sobie: a tam strzelanie, pif, paf i po sprawie. O ile nie jesteś geniuszem precyzji, większość strzałów oddawanych na sesjach neuroshimy będzie dla ciebie wyzwaniem. W filmach o walce już wielokrotnie usłyszałeś, że jakaś okoliczność nakłada utrudnienia do strzału. Jest ich kilka i mistrz gry weźmie pod uwagę wszystkie z nich, zanim pozwoli ci na naciśnięcie spustu. Wspominaliśmy o ruchu i pozycji, napomknęliśmy coś o osłonach. No to teraz czas na to, żeby omówić wszystkie te okoliczności razem. Chcesz wreszcie dowiedzieć się, po co ta cała bieganina, chowanie się i nieustanne szukanie lepszej miejscówki? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Utrudnienia testów bojowych walki strzeleckiej, czyli testów rzucania i strzelania, grupujemy na kilka kategorii. Omówimy każdą po kolei, tak by na koniec odcinka móc pobawić się na przykładach. Zaczynamy. Odległość od celu to pierwszy i najważniejszy czynnik, który będziesz brał pod uwagę podczas ustalania utrudnienia testów walki strzeleckiej. Gdy twój cel stoi zaraz obok ciebie, trafienie go nie sprawia kłopotów. Im dalej się znajduje, tym celny strzał staje się większym wyzwaniem. Poszczególne rodzaje broni dostępnych w Neuroshimie pogrupowano w kategorie. Każda z nich trochę bardziej albo trochę mniej odczuwa zwiększający się dystans do celu. Obrazuje to tabelka, którą znajdziesz na 185 stronie podręcznika głównego. W Neuroshimie pistolety są skuteczne zwłaszcza na mały zasięg, ale w miarę efektywnie można nimi walczyć nawet na odległość 40 metrów. Pistolety maszynowe sięgną już o wiele bardziej oddalonych celów, a walka na 100 metrów od wroga jest jeszcze jak najbardziej możliwa. Karabiny to już prawdziwe potwory, gdy chodzi o walkę na duży dystans. Postrzelasz sobie ze znośnymi utrudnieniami nawet na 250 metrów od celu. Karabiny snajperskie to dalekosiężne bestie, a zamontowanie do nich celownika optycznego pozwoli spokojnie strzelać do celów oddalonych nawet o kilometr. Informacje co do utrudnień rzutów za odległość zamieszczono w podręczniku gdzie indziej, ale mam je tutaj dla ciebie. Gdy wykonujesz rzut szybki lub powolny, czyli na przykład odpowiednio nożem lub włócznią, dodaj 5% utrudnienia za każdy metr dzielący cię od celu. Jeśli masz ochotę na małe rozróżnienie, twórcy oferują osobne utrudnienia do rzutu granatem. Do 10 metrów nie masz żadnych utrudnień, a rzut na większą odległość ma utrudnienie równe dystansowi pomnożonemu przez 3. Ja proponuję zaokrąglać to do pełnych dziesiątek. Strzał z łuku ma takie procentowe utrudnienie, jak dwukrotność odległości od celu, czyli na przykład 40%, jeśli cel jest 20 metrów od ciebie. Gorąco polecam uzupełnić po prostu podręcznikową tabelkę o te wartości. Twórcy dali nam na to wystarczająco dużo miejsca. Czy przypadkiem nie jest tak, że informacje zawarte w tabelce jasno mówią nam, że najlepiej jest zawsze używać karabinów? W końcu strzelanie z nich nie stanowi wielkiego wyzwania nawet na naprawdę dużym zasięgu. Weź jednak pod uwagę, że walka karabinem w ciasnym pomieszczeniu będzie bardzo trudna, a czasami nawet niemożliwa. Na moich sesjach, kiedy uznam, że jest choć trochę ciasno, daję graczowi 30% utrudnienia do posługiwania się bronią długą. Ponadto, strzelając z karabinu, zawsze korzystasz z obu rąk jednocześnie. Nie ma mowy o jednoczesnym ciągnięciu rannego towarzysza i precyzyjnym strzelaniu z karabinu. Jednocześnie jak najbardziej jest to możliwe dla pistoletów. Dodatkowo, każdy mosiek uzbrojony w karabin staje się w oczach innych ciężko uzbrojonym mośkiem. Na takiego kogoś zawsze uważa się znacznie bardziej. Często nie zostaniesz gdzieś wpuszczony z karabinem. Albo karabin w twoich rękach będzie wystarczającą prowokacją do ataku. Niekoniecznie musi tak być, gdy w dłoni trzymasz tylko swoją małą spluwę. A wiesz co oprócz pistoletów działa dobrze na małym zasięgu? Pewnie już zauważyłeś, że śrutówki. Oj tak, serdecznie polecam. Zwłaszcza wszędzie tam, gdzie lufę da się niemal przystawić do wroga i gdzie nie ma gdzie się schować przed chmurą śrutu. Ci, którzy na polu bitwy szukają osłony, to tacy, w których tli się jeszcze wola przetrwania. Ściana, murek, krawężnik, worki z piaskiem, pień drzewa, wrak samochodu, czyjeś ciało, przewrócony stół. Czymkolwiek by to nie było,
lepiej się za tym skitrać. Kary do strzału przeciwko celom ukrytym za osłonami obrazuje ta sama tabelka na stronie 185. Jest ona jednocześnie tabelką określającą utrudnienia w zależności od pozycji ciała celu. Jeśli cel jest widoczny w 2/3, mamy tylko 20% utrudnienia do strzału. Jeśli widzimy tylko połowę celu lub cel klęczy, mamy 40% utrudnienia do strzelania. Do celu widocznego tylko w 1/3, na przykład dla takiego, który wychylił się zza osłony lub leży, mamy 60% utrudnienia. Jeśli zaś ktoś wychyla się zza osłony i kryje się przy tym najbardziej jak tylko się da, mamy 80% utrudnienia do strzelania w niego, podczas gdy on sam ma 20% utrudnienia do strzelania. Oczywiście kary za pozycję ciała i osłonę nie sumują się. Liczy się tylko to, jak dobrze jesteś widoczny dla przeciwnika i jak duży cel dla niego stanowisz. Gdy klęczysz, jesteś mniejszy niż gdy stoisz. Może się zdarzyć, że osłona nie będzie wystarczająco mocna, żeby zatrzymać nadlatujący pocisk. Wtedy traktujemy ją jak część pancerza, ale o tym opowiem w filmie o obrażeniach, na który już teraz zapraszam. Jeśli ktoś kica, kluczy albo sprintuje w poprzek twojego pola widzenia, ciężej będzie ci go zdjąć, niż gdyby stał w miejscu. Tutaj również okazuje się pomocna nasza ulubiona tabelka. Strzelając do biegnącego celu musimy się liczyć z 20% utrudnień. On sam będzie miał 30% utrudnienia do strzelania. Jeśli cel pędzi, czyli na przykład biegnie sprintem lub przeskakuje pomiędzy kolejnymi przeszkodami, będzie o 40% trudniej trafić go. On sam zaś może strzelać tylko na ślepo. Gdy chcesz strzelić komuś w rękę, by wypuścił broń, lub zdjąć go jednym celnym strzałem w serce, będzie ci trochę trudniej, niż gdybyś chciał go po prostu trochę poszarpać. Strzelenie w konkretną lokację jest opatrzone utrudnieniem zależnym od lokacji, co obrazuje już znana nam tabelka. Jeśli chcesz trafić w tułów, licz się z 20% utrudnienia. Strzał w nogi to już 40% utrudnienia. Strzał w rękę 60% utrudnienia. Strzelenie w głowę lub w inne witalne miejsca będzie opatrzone 80% utrudnienia. Nawet biorąc pod uwagę te wszystkie utrudnienia, celowanie w konkretną lokację bywa bardzo opłacalne. Zdarza się, że nie chcesz zabić wroga, tylko na przykład pojmać go dla okupu czy dla informacji. Innym razem chcesz strzelić w rękę kogoś, kto właśnie odbezpieczył granat, ale jeszcze nim nie rzucił. Czasem zaś nie możesz ryzykować walki z kimś i chcesz go załatwić jednym celnym strzałem. Jeśli gracz celuje w konkretną lokację, już w momencie deklaracji sprawdzam, czy przypadkiem nie jest ona osłonięta. Jeśli jest osłonięta, celowanie w nią jest niemożliwe. No chyba, że wierzymy w możliwości naszej pukawki i chcemy przebić się przez osłonę. Wtedy możemy strzelać w tę osłoniętą część ciała, domyślając się, gdzie może się znajdować. Ja w takiej sytuacji daję 20% utrudnienia. Domyślenie się, gdzie powinna się znajdować noga celu, to żadna sztuka, ale nigdy nie wiadomo, czy nie trzeba było celować o jeden stopień w lewo. Pamiętajmy jednak zawsze o naliczeniu pancerza za osłonę. Jeśli zaś trafienie w konkretną lokację jest po prostu możliwe, bo jest ona odsunięta, doliczam po prostu utrudnienie z tabelki. W podręczniku nie uwzględniono dwóch sytuacji. Jedna z nich to ta, w której chcesz strzelać do przeciwnika, który jednocześnie jest właśnie w zwarciu z twoim kumplem. Możesz mieć wyrąbane na to, czy przypadkiem nie sieknisz swojego kolegi. Jednak w sytuacji, gdy deklarujesz mistrzowi gry, że na pewno nie chcesz trafić swojego kompana, ja naliczałbym 20% utrudnienia za ostrożność lub 40% utrudnienia za ostrożność, jeśli są właśnie w bezpośrednim zwarciu, na przykład w klinczu, jeden obezwładnie drugiego, przewrócili się na siebie, cokolwiek. Druga sytuacja zakłada, że deklarujesz chęć zranienia kogoś, ale nie zabicia go. Nie oznacza to, że celujesz w konkretne miejsce, ale chcesz zrezygnować z szansy na trafienie punktów witalnych. Tutaj dawałbym aż 40% utrudnienia, bo trzeba być naprawdę dobrym, żeby wiedzieć, jak strzelać i nie zabijać. Jeśli to zadeklarujesz, wyrzucenie w teście ataku na kości 1 lub 2 nie powoduje podwyższenia obrażeń o jeden poziom w górę. Nie ma szans, że trafisz gościa w głowę, szyję, serce czy inne witalne miejsca. Mgła, ciemności, chemiczne opary. Wszystko to, co zmniejsza widoczność, zmniejsza również szansę na trafienie przeciwnika. Mistrz gry może również stwierdzić, że widoczność jest tak zła, że nie widać nic na dalej niż na przykład 5 metrów. Wtedy możesz strzelać tylko i wyłącznie na oślep. Właśnie takie warunki panują na przykład w gęstym obłoku kurzu lub dymu.
Taka chmura zawiesiny może być traktowana po prostu jako osłona przed ostrzałem, kiedy strzelec się w niej nie znajduje, ale jego cel już tak. Jeśli chmura zasłania cel w całości, tak że go w ogóle nie widać, można do niego strzelać tylko na ślepo. No dobra, ale przyszedłeś pewnie po konkrety. Zamglenie to 15% utrudnienia, podobnie jak lekki deszczyk. Niezbyt silna mgła, padający deszcz, pruszący śnieg czy późny wieczór to już 30% utrudnienia do każdego strzału i rzutu. Ulewa, zamieć czy ciemności nocy to 60% utrudnienia do każdego strzału i rzutu. Na moich sesjach wszystko co gorsze oznacza strzelanie i rzucanie na ślepo. Słyszałeś może o wykorzystywaniu położenia słońca na swoją korzyść? Ekipy, które chcą wykorzystywać nawet tak wysublimowane utrudnienia, mogą śmiało korzystać. Jeśli ustawisz się tak, że słońce daje wrogom prosto w oczy, na dzień dobry dajesz im 30% utrudnienia do wszystkich testów strzału przeciwko tobie. Pamiętaj jednak, że zła widoczność w większości przypadków dotyczy wszystkich uczestników starcia w tej samej mierze. Można jednak się na nią przygotować przy pomocy nowoczesnego sprzętu. W świecie Neuroshimy słyszano oczywiście o noktowizorach i goglach na podczerwień, a także o takim sprzęcie, o jakim nam się nie śniło. Takie cacka osiągają często sporą wartość. Określanie poziomu trudności testów ostatecznie jest zadaniem mistrza gry. Jako prowadzący rozgrywkę to właśnie on będzie musiał rzucać trudnościami testu raz po raz. Oto kilka małych porad, które mają to ułatwić i umilić. Mistrzu gry, skrupulatne określanie utrudnień dla strzałów i rzutów to podstawa dla zachowania sprawiedliwości na polu bitwy. Na początku będziesz to robił powoli, ale w ciągu kilku sesji uzyskasz wprawę, która pozwoli ci rzucać utrudnieniami w ciągu sekundy. Najlepiej jednak, abyś przećwiczył to jeszcze przed pierwszą sesją albo przed sesją prowadzoną po długiej przerwie. Jest na to fajny i przyjemny sposób. Włącz sobie jakiś film akcji i zatrzymuj go przy każdym strzale. Zastanów się, z jakimi utrudnieniami musiał mierzyć się bohater. Jeden film obejrzany w ten sposób z podręcznikiem pod ręką, a rzucanie poziomami utrudnień będzie dla ciebie jak bułka z masłem. Nie ma w życiu wielu gorszych rzeczy niż bohater gracza zdejmujący twojego wychuchanego BN-a tylko dlatego, że zapomniałeś czegoś uwzględnić. Jeśli chcesz być pewien, że walka przebiegła sprawiedliwie, musisz być pewien, że za każdym razem wszystko zostało uwzględnione. Żeby nigdy nie mieć problemów z ustalaniem utrudnień do testu strzału czy rzutu, naucz się robić to zawsze w tej samej kolejności. Lokacja, odległość, pozycja i osłona, ruch, widoczność. LOPRW. Liceum ogólnokształcące po remoncie wakacyjnym. Gdy nabierzesz wprawy, taki trik nie będzie ci już potrzebny, będziesz sypał utrudnieniami jak z automatu. A teraz, jak zawsze, opracujmy omówione zasady na przykładach. Pamiętacie Mike'a, co strzelał do gangera w filmie o atakowaniu? Obrał nowy cel dla swojego Springfielda. To typ oddalony o jakieś 40 metrów, biegnący na łeb na szyję, osłonięty w 1/3 przez niewielki murek. Mamy łącznie 70% utrudnień, czyli Mike wykonałby test bardzo trudny, gdyby nie jego rana, która daje mu 30% utrudnień do wszystkich testów. Mike ma 100% utrudnień, czyli ma przed sobą test cholernie trudny. Alice chce rzucić włócznią w nadbiegającą bestię. Jest 10 metrów od niej, co daje nam 50% utrudnienia. Niestety wszędzie dookoła unoszą się gryzące, gęste opary chemicznego ścieku molocha. Jej oczu nie chronią specjalne gogle, jedynie jakiś tani szmelc, więc dajmy jej 15% utrudnienia. Mamy łącznie 65% utrudnień, więc Alice będzie wykonywała test bardzo trudny. Richard, doświadczony zabójca na zlecenie, prawdziwy artysta, chce strzelić prosto w otwartą gębę rozgadanego polityka. Wedle kontraktu za taki wyczyn ma otrzymać podwójne wynagrodzenie. Mównica jest 30 metrów od jego kryjówki, co daje 60% utrudnienia. A gęba polityka to naprawdę mały cel, czyli kolejne 80% utrudnienia. Łącznie 140% utrudnienia daje test na poziomie trudności fart. Richard i tak spróbuje. Kate czeka z nożem w ręku, aż na skrzyżowanie korytarzy wybiegnie tłukący się jak słoń w składzie porcelany gnojek. Biegnie wesprzeć kolegów na zewnątrz fabryki, ale widocznie nie spieszy się za bardzo. Gdy wybiega na skrzyżowanie, ukryta w cieniach Kate pozwala mu przebiec obok siebie, a potem rzuca mu w plecy z odległości 5 metrów. Ma 25% utrudnienia, czyli będzie to jedynie problematyczne. Dobrze, że wcześniej obwiązała szmatą tą nieszczelną rurę, bo inaczej w powietrzu unosiłaby się para, za którą dostałaby dodatkowe 30% utrudnień. Wtedy test byłby już trudny.
Jak widzisz, warunki na polu bitwy mogą sprawić, że o celny strzał będzie naprawdę trudno. Od radzenia sobie z takim stanem rzeczy mamy akcję celowanie. W dodatku podczas walki będziesz musiał cały czas starać się o uzyskiwanie jak najlepszych pozycji do strzału. Będziesz musiał się przemieszczać, kombinować, ukrywać. Taka właśnie jest walka w Neurozimie. O wiele więcej myślenia, szacowania swoich możliwości i podejmowania trudnych decyzji niż zwykłego szczęścia. To tyle, jeśli chodzi o utrudnienia testów ataku. Jeśli ten film Ci się spodobał lub Ci pomógł, nie zapomnij zostawić lajka. Masz jakieś pytania albo wątpliwości? Napisz w komentarzu. Napisz też, na jakie autorskie utrudnienia zdecydowałeś się na swoich sesjach. Może jedne rzeczy traktujesz łagodniej niż zaproponowali twórcy, a inne znacznie ostrzej. Bardzo chętnie poznam Twój punkt widzenia. Jeśli nie chcesz ominąć kolejnych materiałów, zasubskrybuj ten kanał i strzel bez utrudnienia w konkretną lokację interfejsu YouTube'a. Dzwoneczek. W ten sposób otrzymasz powiadomienie o kolejnych filmach. Jestem również na Facebooku, gdzie odzywam się częściej niż tutaj i gdzie możesz uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów. Zapraszam, link w opisie. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień.